Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Jest godzina 12, to jest godzina, w której swoje podwoje otwiera IPN i Szafa Kiszczaka, ale u nas ani słowa o teczkach. Godzina 12 w poniedziałek to jest zawsze Euromisja 2016. W studiu stały ekspert Dariusz Szpakowski, Telewizja Polska, Przemysław Rudzki, Przegląd Sportowy. Witam, dzień dobry. I dzisiaj gość specjalny, Jakub Kwiatkowski, rzecznik PZPN-u, dzień dobry. Który w dodatku wrócił z wakacji we Francji, w La Boule. Nazwijmy to wizytacją ośrodka, w którym będzie baza reprezentacji Polski podczas Euro 2016. Powiedz, co poza pięknymi widokami z pokoju zza okna, bo widziałem zdjęcia, które wrzucałeś na Twittera, co możesz nam opowiedzieć? No, miejsce na wakacje fajne, ale nie byłem tam oczywiście na wakacjach. Ten wyjazd był troszeczkę dłuższy, część grupy była w ogóle jeszcze parę dni wcześniej, bo pojechali do Nicei, do Marsylii odwiedzić miejsca, gdzie będziemy grać mecze, stadiony, ale też hotele transferowe, bo przed każdym meczem z La Boule będziemy latać dzień przed spotkaniem do miasta, w którym zagramy, i tam też UEFA nam narzuciła hotele transferowe. No i trzeba było te hotele zobaczyć i porozmawiać z administracją tych hoteli, żeby były one przygotowane zgodnie z naszymi oczekiwaniami i tym, jak zawsze przed każdym meczem, jakie mamy potrzeby w hotelu, w którym się drużyna zatrzymuje. A później się spotkaliśmy właśnie z tą drugą grupą w La Boule. Tam odwiedziliśmy mera miejscowości. Bardzo nas miło powitał i powiedział też, że chyba jego dziadek był Polakiem, co też ciekawa historia. Wręczyliśmy list od prezesa Bońka skierowany właśnie do mera, dla mera. Także bardzo się cieszą, że reprezentacja Polski tam będzie stacjonowała, czekają na nas i widać, że bardzo są otwarci na wszelką współpracę i wszelką pomoc, i na pewno ona się przyda, bo przygotować wyjazd drużyny i pobyt na miejscu to jest naprawdę duże wyzwanie logistyczne i takich wizyt będzie jeszcze kilka. Myślę, że na początku kwietnia po meczach towarzyskich, marcowych też znowu pojedziemy do La Boule. A co jest, Kuba, najtrudniejsze w tych przygotowaniach właśnie? To dostosowanie do potrzeb naszej reprezentacji konkretnych miejsc, w których się będzie zatrzymywać, czy jakieś takie są szczegóły, o których po prostu widzowie nie wiedzą z tego, odsłaniając trochę kuchni? No to jest bardzo dużo szczegółów, między innymi kuchnia. Też jeszcze czeka nas tam wizyta naszego kucharza reprezentacji. On też musi zobaczyć to miejsce, też sobie zaplanować, jak on będzie przygotowywał posiłki. Negocjacje nawet z hotelem, prawda, bo hotel Hermitage, w którym my będziemy mieszkać, jest to obiekt, który ma 250 pokoi. No właśnie, będzie tylko dla nas? No nie będzie tylko dla nas. Była takie rozmowy, UEFA się zastanawiała, czy w przypadku hoteli, które są większe i drużyny nie są w stanie wykorzystać, nie mają takich potrzeb, żeby całe obiekty wykorzystać. Były takie rozmowy, czy może nie pokryć właścicielom hoteli, czy wynająć tych pozostałych pokoi, no ale to wiadomo, przy 24 drużynach to się robią kolosalne pieniądze i ten pomysł oczywiście upadł. Więc trzeba negocjować po prostu twardo z właścicielami hoteli, bo nasze oczekiwania są, jak i każdej innej drużyny, dosyć duże. Potrzebujemy pomieszczenia na sprzęt, na dodatkową siłownię, która będzie tylko dla nas, na salę odpraw, na posiłki. Poza tym przygotować boisko treningowe. Też myślimy i o was, o dziennikarzach na miejscu. Obok boiska treningowego powstanie specjalny namiot, w którym będzie oficjalne centrum prasowe reprezentacji Polski. I trzeba takie centrum zbudować. To też jest dosyć duże wyzwanie, żeby one spełniało wszelkie warunki, było dobrym miejscem do pracy dla was. Centrum ma być otwarte codziennie od momentu naszego przyjazdu do Francji, czyli od 7 czerwca do ostatniego dnia naszego pobytu. I nawet jak będziemy grać mecze, wiadomo, że UEFA ograniczyła liczbę akredytacji dla każdej federacji, dla dziennikarzy z danego kraju, więc też myślę, że będzie duża grupa dziennikarzy, którzy przyjadą do Francji, ale nie będą podróżować za drużyną na mecze, bo nie będą mieli akredytacji meczowej, i to centrum też będzie dla nich otwarte w dni meczowe, więc dużo jest, naprawdę jest dużo takich... A jak, Kuba, jeśli mogę spytać, wygląda bezpieczeństwo, bo skoro tak, będą jeszcze inni goście, w związku z tym, jak odizolować, jak chronić tę reprezentację, no bo to jak gdyby podstawowa sprawa. No, dostęp do hotelu tak naprawdę będzie otwarty, bo trudno przewidzieć, kto faktycznie jest gościem hotelowym, który wykupił tam sobie pobyt. Mhm. Całe szczęście to jeszcze nie jest ten taki
sezon wakacyjny we Francji, bo to jeszcze jest tuż przed początkiem sezonu wakacyjnego. My będziemy mieć na swoje potrzeby dla nas zarezerwowane, wyłącznie dla nas, dwa piętra hotelowe. Oczywiście z nami zawsze jeździ naszych dwóch ochroniarzy, doskonale wszystkim znanych, ale dodatkowo UEFA oczywiście, mając na uwadze względy bezpieczeństwa, jeszcze więcej dodatkowej ochrony zapewnia każdej drużynie. Jest szansa wyłączenia na przykład jednej windy, tylko żeby... Tak, tak, jest też, są dwie windy, trzy w sumie, ale jedna jest taka zupełnie w innej części hotelowej i jest szansa tego wyłączenia tego. Oczywiście też boisko treningowe będzie też zabezpieczane przez UEFA. Każda drużyna dodatkowo dwóch funkcjonariuszy mundurowych też będzie miało stale przypisanych i jeszcze dodatkowych dwóch ochroniarzy, czyli na stałe przy drużynie zawsze będzie sześciu ochroniarzy, licząc naszych dwóch, no ale dodatkowo w razie te plany też się dopiero doprecyzowują, jak to będzie wyglądało i dodatkowo w oparciu o te nasze plany i to, co my oczekujemy od UEFA, to UEFA wtedy ten taki plan już zabezpieczenia pobytu naszego tam ostatecznie opracuje. Ja się zastanawiam jeszcze nad inną rzeczą, bo rozmawialiśmy też tutaj w programie o tym, że po pierwsze, kiedy będzie reprezentacja w Polsce, to ona ma być taka bardziej dla kibiców i że piłkarze trochę cierpieli, będąc chociażby w hotelu tutaj w centrum praktycznie Warszawy podczas Euro 2012, bo lekko fiksują, będąc tyle sami ze sobą, nie mogąc nigdzie wyjść. I czy tam są te warunki spełnione, żeby można trochę było złapać oddechu i mieli piłkarze przestrzeni, to jest raz. A dwa, wiemy, że trener Nawałka też stawia bardzo mocno na takie rzeczy integracyjne, na różne rzeczy, które dzieją się gdzieś jakby no poza sportem, żeby piłkarzowi też głowa odpoczęła. Czy tam takie rzeczy też planujecie, czy tam nie będzie na to czasu, bo będziecie w takim rytmie mecz, trening, wyjazd na mecz, że na to się już czas nie znajdzie? Wiadomo, że jakby na pierwszym miejscu będzie tutaj ta czysto sportowa część, czyli trening, przygotowania do meczów, regeneracja po meczach, ale to miejsce, akurat położenie samego hotelu, tuż przy pięknej plaży, nad samym wybrzeżem Oceanu Atlantyckiego, jest piękny deptak wzdłuż tej plaży. Naprawdę jest to fajne miejsce i na pewno nie będzie tak, że piłkarze będą się czuć jakoś ograniczeni mocno, bo każdy będzie sobie miał możliwość wyjść na spacer czy odpocząć w jakimś tam zaciszu, bo takich miejsc tam jest trochę. Co do planów takich konkretnych, to one cały czas jeszcze sztab szkoleniowy je ustala i pewnie w zależności od tego, jak zdecyduje selekcjoner, to wtedy one zostaną wprowadzone w życie, ale niewykluczone, że jakieś pojawią się drobne takie elementy, które ta kadra już z nich, myślę, jest takim charakterystycznym wzrokiem, tak, elementem, tak, że dużo jest tej takiej integracji i ona dużo też roboty zrobiła, jeśli chodzi o eliminację. Także... Ale to jest ważne, o czym ty mówił Przemek, a odpowiadał Kuba, bo przecież pamiętasz, Michał, doskonale z Rio de Janeiro, kiedy, czy Holendrzy, czy Niemcy, w pewnym momencie trenerzy decydowali, bo gdzieś następuje zmęczenie materiału, nie można być cały czas sobą, trzeba po prostu wyjść do ludzi, przejść się, pospacerować i wtedy młodzi Brazylijczycy podbiegali, prosili autografy, pozdrawiali, czuła się taką sympatię, prawda, dla nich w kraju, gdzie futbol w zasadzie jest wszyscy religią. Są uwładnięci tym futbolem. Więc myślę, że takie potrzeby też będą, to będzie pewnie wynikało z poczucia, jaka jest ta atmosfera selekcjonera Nawałki, czy właśnie trzeba troszkę poluzować, wyjść gdzieś na spacer. Bo to są drobiazgi, detale i szczegóły, ale one się składają na większą całość. Ja myślę, że selekcjoner Adam Nawałka, on już poznał tą drużynę na tyle, pracując z nią ponad 2 lata. On już sam najlepiej czuje, kiedy należy troszeczkę popuścić, kiedy należy wprowadzić jakieś dodatkowe elementy. I on to pokazywał w czasie eliminacji i myślę, że tutaj trzeba trenerowi zaufać, bo te jego decyzje, które podejmował dotychczas, były sprawdzone i ja wierzę w to, że tak pozostanie. Powiedz, Kuba, czy już jest tak, że patrząc tylko na ostatni tydzień, powiedzmy, tak, na ostatni tydzień. Gole w pierwszej kolejce Ekstraklasy, Kapustka, Jodłowiec, Mila, Peszko. Licząc od czwartku, gol Piszczka, Lewandowskiego, Wszołka i asysta, 2 gole Milika, gol Zielińskiego. Czy to już jest tak, że trener Nawałka mówi, jaka szkoda, że to Euro się nie zaczyna pojutrze dawać już, zaczynajmy? Nie, na pewno czuć taką... emocje na pewno z tym związane, że to Euro się zbliża i ja myślę, że jak już przyjdzie to marcowe zgrupowanie, to już faktycznie tak, już nie będzie wtedy czasu myśleć już o czym innym, aczkolwiek sztab
szkoleniowy, to dla nich to już się zaczęło. To już się zaczęło kilka tygodni temu. Oni już nie ma tygodnia, żeby się regularnie spotykali po 3-4 dni. Głównie u nas w siedzibie PZPN-u w Warszawie. Weekend nadchodzi, więc wszyscy się rozjeżdżają, oglądają mecze i ekstraklasy, ale też jeżdżą po Europie oglądać naszych zawodników, którzy grają w zagranicznych klubach. Więc naprawdę ta praca się odbywa już dzisiaj. Ja mogę sam po sobie powiedzieć, ja mam tylko stanowisko rzecznika prasowego, ale naprawdę jest tyle pracy z tym związanej, że jak ja patrzę w swój kalendarz, to tak się zastanawiam, czy ze wszystkim się wyrobię. Oczywiście tak będzie, ale to tak się śmieję teraz z tego, ale naprawdę przygotować się do takiego turnieju to jest olbrzymie wyzwanie logistyczne. I żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik, to już trzeba bardzo szczegółowo dzisiaj planować, żebyśmy po prostu, jak przylecimy do Francji, to wszystko mieli już ustalone. Rozmawialiśmy przed programem, opowiem, bo to na pewno ludzi będzie ciekawi było. Podróż z ośrodka, w którym mieszkacie, do miejscowości meczowej. To jest też już ustalone, będziemy zawsze... Bo to jest zawsze ponad 1000 kilometrów, tak? No, nie licząc Paryża, tak, ale wszystko mamy już praktycznie zaplanowane. Jeszcze teraz nawet odwiedzaliśmy lotnisko, z którego będziemy latać na mecze. Lotnisko, przejazd autokarem, dojazd 20 minut. Nie jest to lotnisko, które przyjmuje pasażerskie loty tak naprawdę. One przyjmuje głównie frachtowce. Obok jest fabryka Airbusa, co ciekawe. Nawet jak byliśmy, to taka ciekawostka, w czwartek na tym lotnisku, to lądował wielki transportowy samolot. Nawet nie wiedziałem, że takie samoloty istnieją, że samolot, który wewnątrz przywozi drugi samolot. Nazywa się Bieluga, jak ryba, prawda? Wygląda no tak. Bardzo podobnie. I obok są samoloty Airbusa składane. Ale to już zostawiając to na boku, 20 minut na lotnisko i ze względu na to i bezpośrednio wjeżdżam autokarem pod samolot. Wcześniej sprzęt już jest w samolocie, osoby, które nie są oficjalnie w drużynie czy w sztabie szkoleniowym, samolot wcześniej tylko są. Dla was. Tak, to jest tylko dla nas czarterowy samolot. Wsiadamy, odlatujemy, maksymalnie godzina lotu, czy do Marsylii, czy do Nicei. Lądujemy, przejazd do hotelu, około południa powinniśmy być w hotelu. Te hotele są blisko stadionu w miarę, tak? Tak, to maksymalnie pół godziny dojazdu. Każdy stadion, każdy hotel. A czy jest szansa, żeby te hotele były tylko na wyłączność, czy też... Nie, bo to są duże hotele. To są duże hotele. Ja akurat byłem w Paryżu, w tym hotelu, w którym transferowym, w którym będziemy mieszkać. No to jest duży hotel w dzielnicy biznesowej La Défense. Ale blisko stadionu, 20 minut jechaliśmy, a trzeba pamiętać o tym, że każdy przejazd będzie eskorta policyjna, więc to ten przejazd będzie jeszcze szybszy. I po każdym meczu od razu wracamy do La Bolle. Nie zostajemy na noc ani w Marsylii, ani tylko w Nicei. Tylko samolot i od razu powrót. Tylko no tak, jedziemy na samolot. W nocy, a zwłaszcza pamiętajmy o tym, dwa mecze gramy o 18, no więc... Tak. Ważne. Licząc czas na odpoczynek. Konferencje prasowe, wszystkie wobec mediów, prawda, zobowiązania, Mixona, wywiady, to myślę, że najpóźniej o 10 powinniśmy być w samolocie i do północy spokojnie jesteśmy już w swoim hotelu. No, to się wyspać od razu w swoim cudzysłowie. Dokładnie, więc tak to mniej więcej ma wyglądać i no, fajnie to wygląda, bo naprawdę blisko jest do tego lotniska. Było dużo o tym hałasu, dla nas totalnie niezrozumiałego, bo są dwie szkoły. 2012 tak, pokazało, prawda? Od nas, gdzie Hiszpania mieszkała, gdzie grała mecze, głównie na Ukrainie, prawda? Tak. To jeszcze dalsze odległości. A poza tym są dwie szkoły przygotowania. Albo przylatujemy kilka dni, 3-4 dni przed meczem, żeby się aklimatyzować, albo po prostu dzień przed meczem i z marszu się przystępuje. A powiedz, jak wygląda sprawa sprzętu, bo to myślę zainteresuje internautów. Te koszulki są dwie na mecz, spodenki dwie na mecz, tak? Tak? To zawsze i firma, jest... w której gra nasza drużyna, zapewnia na kolejne mecze oczywiście, sprzęt i jednocześnie sprzęt treningowy. Oczywiście, że tak. Nowa kolekcja w ogóle wejdzie w marcu. Pierwsze mecze zagramy w nowych strojach w marcu z Serbią i Finlandią. I to będą już te stroje, to już będą te wzory. Tak, to już ten wzór, który będzie przez dwa lata obowiązywał teraz i na Euro i eliminację do Mistrzostw Świata. No ale to nie tylko stroje, bo to też i stroje treningowe, dresy hotelowe, dresy treningowe, także cała nowa kolekcja. Ale też logistyka, bo przecież na tym się musieli znaleźć i logo PZP, tak, i logo sponsorów. Oczywiście jest logistyka, są duże obwarowania, tak jak odwiedzacie nas na zgrupowaniach, jak to miało na przykład miejsce podczas eliminacji,
treningi, prawda? Na treningowych strojach mieliśmy logo naszego głównego sponsora, firmy Lotos. Tutaj już nie ale tutaj już nie będzie można, tak? Bo boisko treningowe jest oficjalną strefą UEFA i tam nie można będzie grać w stroju, prawda, z logiem naszego sponsora. No oczywiście na koszulkach będzie logo turnieju, emblemat, no, godło narodowe, prawda, i logo producenta sprzętu. Także to też jest duże wyzwanie logistyczne, bo tego sprzętu trzeba przywieźć naprawdę kilka ton, to się tak wydaje, ale to jest olbrzymie wyzwanie logistyczne. Tam pojedziemy drogą lądową też, zawieźć po prostu ten sprzęt wcześniej. Czy trener Nawałka i w ogóle my powinniśmy życzyć Lewemu zwycięstwa w bardzo trudnym meczu Ligi Mistrzów z Juventusem? Ja myślałem, że już do finału biegłem. Mówię o tym, że plaga kontuzji, że nie wiadomo, kto tam zagra na środku, że ten Bayer nawet z Darmstadtem u siebie przegrywa do przerwy 0-1, więc a tutaj rozpędzony Juventus. I z jednej strony oczywiście wszyscy chcielibyśmy Roberta zobaczyć w finale i jeszcze tam strzelającego gola, ale z drugiej strony jeden front mniej. To sam Lewy myślę odpowiedział na to pytanie. Powiedział, że lepiej jest grać niż trenować. Grać jak najdłużej grać i być w rytmie meczowym i jakoś tak, no cały czas mam spokój wewnętrzny, że on nie dozna kontuzji, bo to jest piłkarz, który praktycznie kontuzji, no chyba, kontuzji nie doznaje, chyba że jakiejś takiej odpukać mechanicznej mocnej. Już. Dla niego to jest optymalna sprawa, Michał, żeby dojść do finału, najlepiej wygrać ten finał, prawda? Bo wtedy też masz inne uniesienie, że tak powiem, inną wewnętrzną motywację. Jeszcze bardziej się ciebie boją tak naprawdę. Kiedy jeszcze jak będziesz strzelał, także absolutnie. Jeśli mamy życzyć i życzymy, no to przejście Juventusu. Dla Bayernu, o czym wspomniałeś, oglądałem ten ostatni mecz z Darmstadt, ten Taski, naprawdę widać, że nie ma rytmu meczowego, tak. Nie ma timingu. On się albo spóźniał, albo faulował, prawda, albo był za daleko. I dla Bayernu, czy dla Lewandowskiego i Guardioli będzie ta możliwość, że ci zawodnicy kontuzjowani na to marcowe, rewanżowe spotkanie dojdą, prawda. No już wszedł Ribery i ta współpraca się układa, bo jak ktoś oglądał ten mecz z Darmstadt, to widać, że Robben ciągle jest tym Robbenem. Była sytuacja, gdzie był lepiej ustawiony Robert Lewandowski, nie dograł, strzelił sam. Ale jest już Götze, być może pojawi się Götze. Myślę, że jeśli mówimy o Robercie Lewandowskim, który jest naszym gwarantem, to niech on będzie w tym rytmie meczowym i niech strzela w tym rytmie meczowym. Czasami dwie, czasami jedno. Pamiętać, że jeżeli Bayern dojdzie do finału, to tak naprawdę Robert w Euro wejdzie z marszu. Tak. Bo mecz jest 28 maja, zdaje się, tak, finałowy, a my 31 przenosimy się z Arłamowa do Gdańska na mecz z Holandią, więc Robert przyleci pewnie... praktycznie on przyleci prosto na mecz. Podejrzewam, że po finale też zostanie te 2-3 dni spokoju, tak, żeby troszeczkę jednak się odpocząć, zresetować. Zagra pewnie w Gdańsku, później jest mecz z Litwą, tutaj też zobaczymy, jak trener zdecyduje, jak na to spotkanie zagra. Czy już wiadomo, że na pewno nie będzie na narodowym? Tak, tutaj niestety z uwagi na to, że szczyt NATO się odbywa i od połowy maja absolutnie jest powiedziane, że nie ma wstępu na stadion nikt. Względy bezpieczeństwa. Tak, względy bezpieczeństwa i my rozmawialiśmy, prawda, zwracaliśmy się do Ministerstwa Sportu i dostaliśmy taką jednoznaczną odpowiedź, więc jakby tutaj sytuacja jest zamknięta. Panowie, bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Przemysław Rudzki, Dariusz Szpakowski, dziękuję. TVP i Kuba Kwiatkowski, dziękuję. Rzecznik PZPN. Mam nadzieję, że może się jeszcze dasz namówić na wizytę u nas. Właśnie. Tak, dokładnie. Dziękuję państwu i zapraszam za tydzień o 12 na Euromisję 2016.